Dzień dobry, przyjaciele! Witamy Was w kolejnym dniu naszej hiszpańskiej przygody. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy położoną na wybrzeżu słońca Malagę, która skrada serca coraz większej rzeszy turystów. Podobno nigdy nie ma złej pory na odwiedzenie tego pięknego miasta. Sprawdźmy to! Zapraszamy! You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. No to dzień dobry, kochani, witam Was w nowym odcinku. Mały update'cik. We wtorek przyjechaliśmy w okolice Malagi, jest niedziela, dalej tu jesteśmy. Mało nagrywaliśmy, skupiliśmy się stricte na pracy. Zmieniliśmy olej i filtry w kamperze, także kamper jest gotowy do dalszej drogi. Chciałbym podziękować Andrzejowi za pomoc, dzięki ziomuś. Chciałbym pozdrowić też jego żonę Kasię i córkę Polę, którzy są świetnymi ludźmi, naprawdę super ludzie. Co się u nas działo? Pracowaliśmy, zmieniliśmy oleje, poznaliśmy naszego kolegę z Nigerii, Ernesta, który jest takim ziomeczkiem. Zatrzymaliśmy się tutaj na parkingu tuż przy samej plaży. Trochę szaleliśmy z borderem, byliśmy w pięknym barze w stylu boho. A, jeszcze jedno, prawie zapomniałem. No i oczywiście spotkaliśmy się z Olą i z Kasią. Serdecznie pozdrawiamy. Aśka się wybrała do Malagi spotkać się z nimi. Dziewczyny też tu były odwiedzić nas w kamperze, także było super. Plan na dzisiaj: opuszczamy w końcu tą lokalizację, jedziemy do Malagi. Aśka będzie waszą przewodniczką, bo już ma doświadczenie, była tam, poprowadza was. Ja sobie troszkę popracuję w kamperze, a później jedziemy w góry i troszkę pochodzimy. Ja mam już dość morza, pora na góry. Zapraszam. A tak wygląda plaża. Mamy tu góry, jakieś restauracje, parasolki, ludzi jeżdżących na koniach. No i tutaj ten większy parking. Jak widzicie, kamperów a kamperów. Nie widać ich wszystkich, bo one się tam jeszcze ciągną w głąb i prawie, nie wiem, 200 metrów. A no i jedyne, na co trzeba zwrócić uwagę, jest to miejscówka bardzo blisko lotniska i jednak słychać samoloty. Nam to akurat nie przeszkadza. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, yeah. Odjechała Ola, okazuje się, że od 4 lat podróżuje sama kamperkiem. Jakim pani kamperem podróżuje? Ja mam Integrę, na Fiacie Ducato. A jaka długość? 6 metrów. Jeździ pani sama normalnie, jeżdżę, tak? Jeżdżę sama, lubię jeździć sama i zwiedziłam Turcję 2 razy. O. No, dużo, dużo. Ale co, zimą głównie? Czy cały rok? Nie, zimą. Latem pracuję. Gdzie? No trzeba zarobić troszkę na to jeżdżenie. A Ola gdzie pracujesz, jeżeli można wiedzieć? Mieszkam nad morzem, więc sezonowo. A gdzie nad morzem dokładnie? Mielno. Ja mam agroturystykę i mam też takie tam magazyny. To fajnie. I co, ile pani, Ola, ile w Turcji razy byłaś? W Turcji byłam 2 razy. No, Hiszpania? Hiszpania drugi raz, Portugalia, Grecja cała. Grecja cała? Fajna, tak. Grecja kamperem? Fajna kamperem, chociaż nie wiem, bardziej mi się chyba podoba Hiszpania. Ładna, no. Połacie terenu, takie normalnie. Teraz mi się marzy rząd Włochy. Jeszcze tylko dodam, że teraz jadę do Maroko. Co nam możesz polecić? Tu jest dużo takich miejscówek tak naprawdę. Ja sobie wbijam parę dni, objeżdżę rowerem całe okolice i tak? Jadę kawałek dalej. Ile zrobiłeś kilometrów rowerem już? A już 1000? 1000? Ale co, podczas miesiąca teraz nie, tego? Nie, od początku jak mam rower. Aha. Gdzie masz kampera w ogóle? No kampera mam, nie wiem jak ta miejscówka się nazywa, ale mogę ci pokazać. Pokaż. Bo ja to sobie zaznaczam, wiesz, swoje te... Żeby się nie zgubić. No, żeby wiedzieć gdzie jechać, ale ja jestem przed Malagą. Też przy plaży? Tak. My tu całkiem przypadkowo w ogóle trafiliśmy na tę miejscówkę. No. Ja zaraz ją sobie właśnie wpiszę, bo fajna miejscówka. Bardzo fajna. Ale Polaków oczywiście nie ma. Dzień dobry, kochani, witam Was w ten piękny, słoneczny dzień. Jest niedziela, przyjechaliśmy do centrum Malagi. Bartek został w kamperze i będzie montował dla Was filmik, a ja zabieram Was na wycieczkę po głównych atrakcjach. Zobaczymy jakiś zamek, zobaczymy tutejsze budynki, architekturę, co tutaj warto zobaczyć. Przejdziemy się do portu, przejdziemy się na najsłynniejszą plażę. Tam już możecie zobaczyć mury zamku, na który będę się dzisiaj wspinać, żeby pokazać Wam piękny widoczek z góry. Witam Was z portu w Maladze. Jest to najstarszy port fenicki, który przez archeologów datowany jest na 8 wiek przed naszą erą. I co ciekawe, port działa do dzisiaj.
Jest to drugi port, zaraz po Kadyksie, pod względem swojej wielkości i jest jednym z najaktywniejszych w Hiszpanii. Jest to naprawdę wspaniałe miejsce, żeby sobie przyjść na wycieczkę. Jest to bardzo blisko centrum. Wszystkie atrakcje tutaj w ogóle w Maladze są bardzo scentralizowane. Z jednej do drugiej jest naprawdę blisko. Mamy tutaj też obok świetną promenadę, którą się za chwilę przejdziemy. Wieczorem można przyjechać i są jakieś performansy. Tutaj chłopaki akurat robili show breakdance'a. Niestety przyjechała policja i szybko się przedstawienie posprzątało, ale było naprawdę fajnie. Dodatkowo mamy tutaj mnóstwo takich budeczek, w których możemy sobie zakupić jakieś pamiątki. Są knajpki, jest po prostu nieziemski klimat. Z porty tego możemy również wybrać się na przeróżne wycieczki. Możecie zobaczyć za mną, jakie wielkie statki tutaj stoją wycieczkowe. Naprawdę bardzo fajne i polecane miejsce, żeby sobie przyjść tutaj na spacerek i poczuć ten klimat. Znalazłam wymarzoną czapkę dla babka. Wygląda kozacko. Żal byłoby jej nie kupić, także bierzemy dla Bartka. Może ciekawostką dla Was będzie, bo w Polsce tego nie ma, że jest tutaj mnóstwo zielonych, pięknych papużek. Są jak gołębie u nas w Polsce na krakowskim rynku. Gdzie się nie obejrzycie, widać piękne po prostu stada małych, ślicznych, zielonych papużek. Są prześliczne. Popularnych miejsc w Maladze. Znajdujemy się na plaży La Malgueta, jak widać na napisie za mną. Jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc tutaj przez turystów. No z uwagi na to, że mamy piękną, złocistą plażę, super ciepłe morze i nieważne, czy jest grudzień, czy styczeń, jak jesteście miłośnikami sportu i aktywności wodnych, to jest to świetne miejsce, żeby sobie przylecieć, przyjechać i piec sobie do wody. Na plaży jest naprawdę sporo ludzi, a będzie ich, podejrzewam, tylko coraz więcej. Chcemy zobaczyć, jaka jest woda. Nadeszła pora na spacer po Maladze. Musimy pamiętać, że jest to naprawdę stare europejskie miasto, które zostało założone w 8 wieku przed naszą erą. Wcześniej miasteczko tutaj znajdujące się nosiło nazwę Malaka, co po fenicku oznacza sól, a po grecku oznacza coś na stylu dupek. Dlatego nie warto tak do nikogo mówić. Dziś miasto nazywa się Malaga i jest naprawdę przepiękne i warte zobaczenia. Zresztą zobaczcie sobie sami. Bartek nagrał mi wiadomość, zaraz się dowiemy, czy znowu mnie ciśnie, że mam gdzie jakoś. Dziobek, uważaj przy vlogowaniu, bo widzę, że aparat gubi ostrość. Przeglądnij, czy jesteś w ostrości, bo tu widzę, że trochę gubi tej ostrości. Okej, Bartosz. Już myślałam, że mnie ochrzani, że pamiętaj, mam gdzie jakoś. Ten duży kolorowy budynek za mną, wyglądający bardzo ciekawie i atrakcyjnie, to oddział francuskiego, a raczej paryskiego Centrum Pompidou, który ma tutaj właśnie swój oddział w Maladze. Więc jeżeli jesteście miłośnikami sztuki, kochacie muzea i przeróżne dzieła artystów, to jest to obowiązkowe miejsce dla Was do odwiedzenia. No to wchodzimy na dzielnicę Soho i zobaczymy, czy są jakieś murale, czy ściemniają. Ze mną
znajduje się katedra Malaga. Została ona wybudowana przez katolików w latach 1528-1782. Katedra do dziś jest zachowana w naprawdę pięknym stanie. Można ponoć wejść na taras widokowy za 8 euro lub można kupić bilet łączony za 12 euro, żeby wejść do katedry i na dach. Ponoć widok z dachu jest naprawdę wspaniały, ale ludzie mówią, że warto jednak wejść na zamek lub na ten punkt widokowy, ponieważ widok z niego jest dużo fajniejszy. Ja nie będę Was zabierać do wnętrza katedry, ponieważ nie przepadam za takimi miejscami, więc po prostu pokażę Wam ją z zewnątrz. Pora wspiąć się na to wzgórze, o którym Wam wcześniej wspominałam. Wchodzimy na wzgórze Gibralfaro i zobaczymy zamek o tej samej nazwie. Zobaczymy, czy uda nam się jeszcze wejść na zamek, czy będzie już za późno. No to idziemy pod górę, bo mamy kawałek do wejścia, żeby dojść na ten piękny punkt widokowy. Tutaj u podnóża zamku Gibralfaro możemy podziwiać piękne ruiny starożytnego teatru rzymskiego, które zachowały się do dziś. Są to jedne z najlepiej zachowanych ruin teatru w Hiszpanii. I tutaj jest balkon widokowy, na który wrócimy zaraz, bo jest strasznie dużo ludzi. W międzyczasie idziemy dalej, wyżej. W końcu dotarliśmy pod zamek Gibralfaro. Wejście jest tuż nade mną. Idzie się tutaj naprawdę długo, ale dzięki temu mija się naprawdę piękne punkty widokowe. Tuż przy mnie znajduje się piękny balkon widokowy. Zamek Gibralfaro został wybudowany w latach 756-780. Został on wybudowany na fundamentach tutejszej fortyfikacji i jego zadaniem głównie była właśnie obrona przed piratami. Gibralfaro pochodzi od wzgórza, na którym się znajduje, a nazwa wzgórza pochodzi od dwóch greckich słów Jabal Faro, co oznacza latarnia morska. Latarnię morską przekształcono w wieżę strażniczą, a zamek połączono z twierdzą Alcazabra i do XV wieku było to miejsce niemalże niemożliwe do zdobycia. I 8 wież. Ciekawostką jest też, że w niedzielę po godzinie 14 można tutaj wejść zupełnie za darmo. Ja niestety nie mam czasu, więc nie będę już się wspinać jeszcze wyżej. Widoczki są piękne, możecie tam zobaczyć piękne ogrody, baseny. No i jeszcze piękniejsze widoczki na miasto Malaga. Warto było się tutaj wspiąć. Wzgórze ma 130 metrów, ale zdecydowanie warto się poświęcić. Byłam tutaj też wcześniej z dziewczynami i byłyśmy tutaj wieczorem, więc możecie sobie nawet zobaczyć, jak pięknie wygląda ta panorama po prostu z góry na miasto, kiedy miasto świeci. Mam dla Ciebie pamiątkę z Malagi. Co masz dla mnie pamiątkę? Czapeczkę! Zajebiście! O kurde, z tymi! Z ananasami! Teraz to jestem kierowcą ananasa normalnie. A wiesz, to jest zajebiste? Ja mam taką samą, tylko troszkę inną. Jesteśmy dwoma ananasami. No, teraz to jest gicie. Siemano z tej strony, Cookers, jestem kierowcą ananasa. Hola chicas, hola chicos! Jak widzicie, mój outfit się trochę zmienił. Teraz naprawdę pasuje do mojego ananaska. Teraz mi się lepiej prowadzi mój Pineapple Express. Cicho, pasuje do niego jak ulał. Mam nadzieję, że Malaga Wam się podobała. Była wyborna. Fajnie mi się działo, robiło na kompie, na parkingu. Ale chwała Bogu, wyjeżdżamy z miasta. Jedziemy do Loja, Lodzia, Locha i jedziemy w góry. Jest to mała mieścinka, dookoła są góry, powinno być super. Siempre unito! Hola muchachos, widzimy się w Locha. Aloha! Kontrola trakcji nam się włączała. Zapieprzał jak dzik normalnie. A nie pije dzika! Tylko Red Bullka, Hare Krishna, 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 nie tylko wiacik, no to paliwko, hej, hej, hej.
Hej, 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 hej,